Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Jerzy Bielewicz, Wywiad Gospodarczy, a naszym gościem dzisiaj jest pan Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, spotykamy się w stosunkowo krótkim czasie, drugi czas po miesiącu. W trakcie pierwszego spotkania rozmawialiśmy o bulwersujących faktach z gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Oczywiście temat gospodarki odpadami jest o wiele bardziej szeroki i dotyczy wielu innych odpadów, między innymi odpadów komunalnych. Nasz portal w gospodarce.pl i w polityce.pl dotarł do informacji, że gdzieś po drodze ginie od 4 do 6 milionów ton odpadów komunalnych. Ja chciałem odczytać taki fragment dokumentu, który jest w naszym posiadaniu. Znaczna część odbieranych odpadów komunalnych, minimum 2 miliony ton, nie jest ujmowana w ewidencji rejestrowana, co umożliwia jej swobodne przemieszczanie i lokowanie na dowolnych wyrobiskach bez żadnych dokumentów ewidencyjnych, czyli jest to działalność całkowicie nielegalna. A odpady te na ogół nie są podawane żadnej obróbce wstępnej, a ceny odbioru takich frakcji, na przykład w Warszawie, oferowane przez pośredników, kształtują się na poziomie 70-80 zł za tonę, czyli tyle co nic. Natomiast jest jeszcze druga kategoria odpadów. Poważna część odpadów zmieszanych jest poddana obróbce mechanicznej lub nie jest poddana, ale następuje odpowiednia zmiana kodów. Łącznie około 4 miliony ton odpadów jest przekazywane oficjalnie pośrednikom, którzy lub różnym instalacjom do dalszego zagospodarowania, koszt około 180 do 200 zł za tonę. Przy czym nie ma weryfikacji takich pośredników ani kontroli dalszego postępowania z przekazywanymi odpadami. To są informacje niezwykle bulwersujące, które niejako narzucają agendę naszej rozmowy. Mówiliśmy miesiąc temu o odpadach niebezpiecznych, teraz informacje o odpadach komunalnych. Co pan minister może powiedzieć więcej na temat gospodarki odpadami, stanu teraźniejszego i przyszłości? Oczywiście takie kategorii, które oszacowaliśmy na temat szarej strefy, występujące w generalnie w tym obszarze środowiska, za który jakby odpowiadamy za kontrolę. Takich kategorii różnych nieprawidłowości, czyli tego, co mogę mówić, szarej strefy, to poza odpadami komunalnymi jest znacznie więcej, około 9 mógłbym wymienić. Tu postaram się o niektórych wspomnieć. Natomiast to się wszystko wiąże, bo odpady komunalne, które my tak powszechnie uważamy, one oczywiście są tą rzeczą najbardziej bliską obywatelowi, w tym sensie, że każdy z nich wytwarza. I co ciekawe, że również te odpady komunalne zawierają w sobie, mało kto wie, znaczy nie zdaje sobie sprawy, odpady niebezpieczne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że rzeczywiście odpady niebezpieczne to jest, i tak jest, że 90% odpadów niebezpiecznych to jest produkowane są przez przemysł. Przemysł, który zużywa surowce i produkuje te odpady niebezpieczne. Natomiast w tej strefie odpadów komunalnych jest również są odpady niebezpieczne. To wszystko, co produkujemy, farby, one są farby czy lakiery, czy te inne rzeczy, one są traktowane jako również odpady niebezpieczne i to oczywiście też stwarza problem. Również w tej dziedzinie widzimy jakby niewykazywanie tego. To jest oczywiście odpowiedzialność gminy, bo odpady komunalne są kwestią, którą powinna rozwiązać gmina. I tu w ogóle dochodzimy do tego, że większość tych rzeczy, o których będziemy mówić, to wymaga rozwiązań systemowych. To znaczy, tak jak chcieliśmy wprowadzić in-house na przykład, który by rozwiązał. Natomiast mówiąc jeszcze raz o tym powiązaniu między odpadami niebezpiecznymi a odpadami komunalnymi, to znika nam oczywiście nawet w pewnych raportach gminy, które odpowiadają, jak powiedziałem, za komunalne, że tam jest rzędu kilkuset tysięcy, znaczy, no, tu mówimy o
to raczej tonach, znikają nam te odpady niebezpieczne produkowane przez sektor komunalny. Ale tutaj pan redaktor od tego zaczął. Ja tylko, jakby mówiąc o tym sektorze komunalnym, mówimy, że tutaj mamy około 100 milionów strat, bo chcieliśmy, tematem tutaj jest szara strefa, a szara strefa oznacza oczywiście te działania nielegalne, które wiążą się z uszczypleniem, Skarbu Państwa. Więc same te odpady komunalne, to szacujemy, że to by było około 100 milionów strat dla samego podatku, VAT-u, CIT-u, PIT-u. Natomiast ocena tych skutków niewpłacania, bo oczywiście odpady komunalne są również regulowane i powinny być opłaty środowiskowe wnoszone. To same te opłaty to jest 440 milionów, czyli ja mówię o czymś szerzej niż tylko same straty z powodu podatku, znaczy nie wpłacania tego podatku. Tutaj, korzystając z tej okazji wystąpienia, chciałem wspomnieć również o innych dziedzinach, które jakby wpływają na te straty Skarbu Państwa. To są opakowania, odpady opakowaniowe. Tutaj też, no tutaj może być około 200 po prostu milionów strat na samych podatkach i 570, jakbyśmy stwierdzili, w opłatach, powiedzmy, produktowych, czyli to, co mówię, to jest jakby wnoszone na poczet Funduszu Narodowego, który jakby zbiera te pieniądze. Również cała sfera zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tam oprócz tych strat związanych z nieprawidłowościami, też rzędu, podejrzewam, 100 milionów dla budżetu i 100 milionów z powodu niewnoszenia opłat, tam jest też aspekt takiej, jeden z działań nielegalnych, handel kwitami, bardzo powszechny, to znaczy po prostu coś, co jest formalnie nie przejedzie, nie przepłynie, nie zostanie zutylizowane, na papierze wszystko się zgadza, to jest, no to dlatego do mnie jako inspekcji jest bardzo często pytanie dotyczące, dlaczego to tych śmieci w lasach tyle leży. No to właśnie jest te nielegalne, między innymi różny sprzęt elektryczny, elektroniczny. Zamiast trafiać do systemu recyklingu, trafia to właśnie na różne wysypiska nielegalne. Nazwijmy. Tych kategorii, widzę, jest bardzo, bardzo dużo. Tak. Odpady niebezpieczne, o których żeśmy mówili, odpady transgraniczne, czyli te, które napływają z zagranicy do nas, zużyte baterie, akumulatory, oleje, przepracowane odpady z produkcji i usług, więc tych kategorii jest bardzo dużo. Ja podliczyłem straty Skarbu Państwa związane właśnie ze wszystkimi tymi odpadami i zaniechaniami, czy unikaniem podatków, czy unikaniem opłat środowiskowych, czy produktowych. I te straty są szacowane według tych danych tutaj w tym źródle na 2 miliardy 400 milionów rocznie. Jest to kolosalna liczba, kolosalne straty dla Skarbu Państwa i no, olbrzymie wyzwanie dla inspektora ochrony środowiska, dla pana urzędu. Jak pan widzi, między świętami a Nowym Rokiem w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł, który o bulwersującej treści, który atakuje intencje resortu środowiska zaostrzenia przepisów środowiskowych i przepisów regulujących gospodarkę odpadami. Tam pada w tym artykule taka wdzięczna nazwa Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego. Wygląda na to, że Gazeta Wyborcza chciałaby, żeby jednak było tak, jak było, żeby państwo, Ministerstwo Środowiska i agendy rządowe dalej były bezskuteczne w walce z właściwą gospodarką odpadami, w walce z mafią śmieciową. Co w takim razie pan, jak pan widzi zadania i drogi realizacji, czy kompetencje swojego urzędu? Oczywiście ten news, że tak powiem, który wywołany został... Fake news, zaznaczmy.
Tak, no, staram się nie używać takich określeń, ale, ale rzeczywiście ja tylko zaraz się do tego odniosę, natomiast chciałbym wspomnieć, że te straty, które pan redaktor tu odczytał, one dotyczą bezpośrednio z takich strat dla budżetu. Natomiast na przykład jeżeli mówimy o gospodarce odpadami, to niebezpiecznymi, to oczywiście nieszacowane, niedoszacowane będzie, nie mamy tych danych, ale to powinno być. Same straty, zwróćmy uwagę, dla środowiska, rekompensowania tego, jeżeli odpady niebezpieczne będą źle deponowane. Tutaj mówimy o pewnej zagrożeniu dla ludzi, zagrożeniu dla życia i zdrowia. To jest niewyliczalne wręcz, jeżeli ktoś źle postępuje z odpadami niebezpiecznymi, deponuje je właśnie w miejscach, to potem to jest oczywiście kwestia edukacji, to jest prawo ściga i my ścigamy tego typu najbardziej bulwersujące różne akcje, że tak powiem. No, nawet dzisiaj jest taka informacja o tym, jak to w województwie pomorskim jest na terenie gminy Karasin, zwożono chemikalia niebezpieczne i ludzie zgłaszają nam tego typu zdarzenia. My interweniujemy we współpracy z policją. Podobne wydarzenie miało miejsce na terenie Głuszyc, czyli to województwo w okolicach Wałbrzycha. Więc ludzie reagują. W związku z tym ja chciałem się odnieść, bo to, co pan... No ale co z tego, że ludzie reagują, jeśli główny inspektor czy inspektor ochrony środowiska nawet zgłasza do sądu, a sąd traktuje tego typu przestępstwa w końcu jako proste wykroczenia i karze mandatami, które są śmieszne w porównaniu. To znaczy tak, mandatami to my karzemy, to powiem tak. Natomiast oczywiście poruszył pan redaktor jeden z najważniejszych problemów. To znaczy nawet jeżeli stwierdzimy, to sądy są tak pobłażliwe, traktują jako znikomą szkodliwość czynu i w związku z tym rzeczywiście po wielu kontrolach nie możemy, na przykład, jeżeli zamkniemy, nawet się zdarza, zamykamy zakład, który rzeczywiście bardzo ludzi. Się potem okazuje, że ze względu na tą znikomą szkodliwość ta decyzja jest wstrzymywana przez sądy. Więc tutaj oczywiście mówimy o pewnych nieprawidłowościach, które są związane z prawem. Takim samą rzeczą jest oczywiście nawet to, że mamy obowiązek zawiadomienia podmiotu na 7 dni przed, czyli zrobienie kontroli w podmiocie, którym coś się zdarzyło, no to wiadomo, że on się do tego przygotuje. To są takie rozwiązania prawne, które wymagają naprostowania, natomiast mówimy o tym działaniu tu i teraz. Oczywiście nawet jak wejdziemy w trybie udowodnienia zagrożenia życia i zdrowia, czyli interwencyjnym, to potem mamy te problemy właśnie z sądami, które pobłażliwie traktują w tym momencie przedsiębiorcy. Ale ja nie chciałbym od razu powiedzieć, że my jesteśmy jakby przeciwko przedsiębiorcom. Wręcz odwrotnie. Postaramy się już przy tych kompetencjach zmniejszyć ilość kontroli tych takich planowych na rzecz kontroli, bo przy ograniczeniu sił i środków i tych, jakie mamy, kontroli takich interwencyjnych na wniosek obywateli. Ja bym wręcz powiedział, że ewentualne zaostrzenia w prawie no by były na rękę przedsiębiorcom, tym uczciwym przedsiębiorcom. Tak. Ja myślę, że takie pobłażanie mafii śmieciowej to zakłóca konkurencję. To nie tylko straty Skarbu Państwa, ale straty uczciwych przedsiębiorców, chcących działać w tym sektorze, już nic nie mówiąc o zagrożeniach, na przykład jak niewłaściwe użycie dotacji unijnych, ryzykach finansowych. Więc stanowczo uczciwy przedsiębiorca będzie za właściwą gospodarką odpadami. Dokładnie tak jest i to jest zadziwiające, że na ogół postrzegamy przedsiębiorców jako tych, którzy żądają ograniczenia i kontroli, i jakichś restrykcji. Tak mówi Gazeta Wyborcza, tak? Tak. A wiemy o to już od prawie 2 lat, że przedsiębiorcy domagają się zwiększenia restrykcji w tej dziedzinie, ponieważ wiedzą, że to zaburza konkurencję. W tym sensie uczciwy przedsiębiorca nie wygrywa konkurencji z nieuczciwymi, w związku z tym jakby zwiększenie instrumentów, wzmocnienie inspekcji, to jest zadziwiające, że biznes chciał wzmocnienia służby państwowej inspekcji w tej dziedzinie, ale to mówimy od 2 lat. Mówmy też o wymianie międzynarodowej. Ja czytam w tym dokumencie, który już cytowałem, że na przykład sieci handlowe, te zagraniczne sieci handlowe, płacą w Polsce 1-2% tego, co by płaciły za gospodarkę odpadami w swoich
macierzystych krajach. Czyli w Polsce płacą milion, w swoim kraju by za tą samą działalność musiał zapłacić 100 milionów albo 50 milionów. To też pokazuje słabość państwa, dlatego że pomnaża zyski tych sieci, a jednocześnie powoduje no, zagrożenie środowiskowe, bo coś, co należałoby zapłacić 50 milionów, jeśli płacimy milion, znaczy, że no, te odpady nie są właściwie zagospodarowane. Tak, tu pan redaktor wspomniał o kwestii właśnie jakby zachowania się różnych globalnych koncernów w Polsce w obszarze tutaj no właśnie podatków. My to mamy tak w bliższej naszej działalności. Mianowicie wiele takich międzynarodowych koncernów, które mają duże fabryki, które my kontrolujemy oczywiście. W Polsce zachowuje się tak, ja to brzydko nie chcę użyć, jak w Bantustanie. To znaczy, że my po prostu jakby jesteśmy gorszym sortem i w tym momencie wymogi ochrony środowiska, które by były w krajach unijnych, innych, znaczy starej Unii, są tam bardziej przestrzegane przez te międzynarodowe koncerny niż w Polsce. Oni starają się w Polsce, więc z tym oczywiście też walczymy. Panie ministrze, niestety musimy kończyć. Nasza dyskusja jest ciągle otwarta, więc liczę na kolejne rozmowy i kolejne przybliżenia problemów i rozwiązania, jakie możemy zaproponować obywatelom. Ja tylko przypomnę, że zbliżają się wybory samorządowe i to powinien być duży temat. Jako mieszkaniec Warszawy nie jestem zadowolony z gospodarki odpadami na przykład w Warszawie, z tego co widzę na swoim osiedlu. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i chciałem zaprosić na przegląd wydarzeń w polityce, który poprowadzi pani Agnieszka Ponikiewska. Dziękuję państwu. Do widzenia.